Serdecznie Was dzisiaj witamy z Dębowca. Są my koło Tężni, pogoda wyśmienito. Wszystkich Was oczywiście też tu zapraszamy. Witamy Jacek Pożycki i Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Ponoć w Dębowcu jest więcej jodu od tego naszego bałtyckiego, więc dobrze, że tu jesteśmy i nie wybieramy się póki co nad morze. Zaczynamy od życzeń, oczywiście od życzeń z okazji Dnia Mamy. Dla Pani Urszuli ze Skoczowa. Niestety nie mogę przyjść sama z bukietem kwiatów, ale z okazji Twojego święta, mamo, przyjmij ode mnie dzisiaj najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, szczęścia, samych radosnych i pełnych ciepła chwil oraz najszczersze wyrazy wdzięczności za wszystkie Twoje trudy i starania. Niech o każdej porze i wszędzie uśmiech na Twojej twarzy będzie. Córka Lucyna. Z okazji Dnia Matki dla najwspanialszej mamy na świecie Jadwigi Ścieszyna. Życzenia i uściski przysyłają synowie. Dużo zdrowia, wielu łask Bożych oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Niech wszystko układa się po Twojej myśli. Świetnego pobytu nad morzem i owocnego odpoczynku. I kolejne życzenia, tym razem dla najlepszej mamy, Ulki z Cieszyna. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, śle dziecko, Tomik. A teraz życzenia płyną z Heidelbergu dla mamy chrzestnej, cioci Aleksandry z Zabrza. W dniu Twojego święta Twoja chrzestna córka o Tobie pamięta. Serdecznie składam życzenia szczęścia, zdrowia i zadowolenia. Wszystkiego najlepszego życzy Lucyna z Heidelbergu. Wczoraj swoje urodziny świętował Maciej Folwarczny z Cieszyna. Dużo zdrowia i powodzenia w każdym działaniu, zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym. Niech dobry humor i szczęście nigdy Cię nie opuszczają. Wszystkiego najlepszego życzą kochający Cię rodzice, dziadkowie i cała rodzina. Tym razem życzenia imieninowe dla kochanej pani Helenki, która obchodziła je 22 maja. Życzę dużo zdrowia, miłości, wiary w lepsze jutro, wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej. Bądź mi zawsze wsparciem, jak inni przyjaciele. Dziękuję za wszystko, Kasia Wojtkiewicz. A teraz specjalne życzenia dla pani Iwony Szczypki z Pierśca. Jubilatko droga, niech Cię nigdy nie ogarnia trwoga. Rodzinka niech zawsze Ci sprzyja, żebyś nie musiała brać na nikogo kija. Niech Ci się wiedzie tam, gdzie potrzebujesz i niech niczego Ci w życiu nigdy nie braknie. Tego z okazji 50. urodzin życzą Jolanta i Andrzej Warsińscy. Życzenia od koleżanek i kolegów z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie dla pani Bożeny Podżorski z okazji urodzin, które będzie obchodziła 29 maja. Dziś słońce zawitało, by promikami bukiet Ci dać. Tak ciepły i słoneczny w uśmiech serca przybrany. Szczęście w nim schowało, by radość Ci dawało. Niech miłość też w nim bywa, byś była szczęśliwa. Dziś Twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. A teraz życzenia dla klasy 3 RA i nauczycieli z Cieszyńskiego Lądzina. Z okazji tego, że to już 3 lata. Życzymy wytrwałości w nauce i nauczaniu, dobrych ocen, a w szczególności pomyślności przy najbliższym sprawdzianie z matematyki. Koleżanki z klasy. A teraz mamy serdeczne pozdrowienia dla naszych zatorskich i cieszyńskich, Joli i Leszka oraz Uli i Andrzeja, które przesyłają Diana i Piotrek z Gliwic. A teraz o uwagę poprosimy pana Piotra Zawadę z Koniakowa, który 1 czerwca obchodzi swoją rodzinę. Wszystkiego najlepszego. Po pierwsze, zdrowia dobrego. Po drugie, życia pięknego. Po trzecie, smutków niewielu. Po czwarte, dojścia do celu. Po piąte, przyjaciół licznych. Po szóste, samych dni ślicznych. Po siódme, uśmiechu na twarzy. Po ósme, dalekich wojaży. Po dziewiąte, błogiego snu. I po dziesiąte, lat życia stu. Życzą koleżanki i koledzy z PTTK Ślimoki. Ci sami składają życzenia jeszcze jednemu solenizantowi. 1 czerwca swoje 70. urodziny obchodzi pan Paweł Czyż z Goleszowa Równi. Życzymy Ci, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowia, które pomoże ich realizacji. Pieniędzy, bez których nawet te najwybitniejsze są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wiecie co, strasznie nam już tu dzisiaj przygrzało. Pięknie słońce świeci, my są opaleni,
Także trzeba by było te kopyca zdymać i kapkę po trawie pogonić. Żegnamy się z Wami i pamiętajcie, możecie bezpłatnie przysyłać do nas życzenia i gratulacje. Na adres oczywiście życzenia @ox.pl my przesyłamy Wam trochę jodu i oczywiście przesyłamy piosenkę. Piosenka w wykonaniu zespołu 8 lat w Tybecie. Zapraszamy za tydzień. Do widzenia. Byłem koniec, to też jest numer, który zagramy pierwszy raz przy tak zacnej publiczności. W swoim czasie, na koniec, dobra? Człowiek to jest taka świetna maszyna, zawsze do przodu i bez kompromisów. I kiedy swoją pierwszą pracę zaczynasz, spróbuj zmiecania długopisów. I nie wypada, żeby w życiu ci nie wyszło, jak byłeś mały, bo chciałeś być straszakiem. I nawet kiedy odchodzisz od zmysłu, skręcaj długopisy ze smakiem. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szat do głowy. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szat do głowy. A człowiek to potrafi wszystko przetrzymać, wszystkiemu da radę, co dla niego trudne. I nawet kiedy znów puściła się dziewczyna, możesz postawić na burdel. I dobrze jesteś się nad sobą pouszalać, poczucie winy wzbudzić u innych. Przecież ty nie wymyśliłeś tego świata, nie musisz czuć się winnym. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szat do głowy. Od kogo masz te plany? Kto dał ci na to zgodę? My serca nie oddamy, dajemy szat do głowy. A z tobą masa marzeń. Na końcu ty zostaniesz. A z tobą masa marzeń. Na końcu ty zostaniesz. A z tobą masa marzeń. Na końcu ty zostaniesz. A z tobą masa marzeń.